wykluczenie wszystkie wagony wyjadą. Nie możemy przyspieszać. Dobra. Jedziemy. Jedziemy. No i tutaj możemy jechać. Już stuła to też nie jest zawrotna prędkość w tych czasach, ale możemy jechać.
Następny semafor ogranicza prędkość do 40 km na godzinę. Za bardzo zwolniłem, ale musiałem miejsce na dysku zwolnić z ostatnich materiałów. Z ostatnich transmisji, bo miejsca na dysku brakowało. I czasem bym stracił nagrania z tej transmisji. Gdyby miejsca zabrakło, więc no, musiałem ratować sytuację. Dobra, będziemy zjeżdżać na prawy tor w miejscowości Czekanów. Dobra, trzeba oświetlenie przełączyć. Dobra. Pięknie. Wyjechaliśmy. Na razie bez wyjazdu widzę, więc tutaj za bardzo się nie będziemy rozpędzać. Wyjazd. Pięknie. Radiowy numer 3. Co tu jest? Zatrzymał brak komunikacji między manipulatorem a radiotelefonem. No dobrze. Próby radia nie zrobimy. Dobra, już to wszystko pięknie zrobiliśmy. Odświeżyliśmy sytuację. Co się stało znowuż? I znowuż te nadmiarowe, ja nie wiem. Jedzie się, jedzie, 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 jedzie i nagle nie wiem. Nadmiarowe wyrzuca. No jechałem tak samo jak teraz, nie? Nie wiem co jest nie tak naprawdę z tą stenerią. Albo wyłącznik szybki, albo nadmiarowe. Dziwne rzeczy się tu dzieją.
Ojej. A co to było? Jakieś dziwne przejście w lewo. To było ciekawe. Ale co mogę powiedzieć? Następny semafor na stój. A trzeba zahamować. Więc nie poradzę. No już nie jest na stój, ale coś tam się na nim świeci. A to trzeba i tak hamować. 60 czy 40? Zaraz się przekonamy, nie 40. A 40 świeci. Jazdy? Wyjeżdżamy za rozjazdy zaraz. Jest na wprost. Wyjedziemy. Co, to już jest Ostrów Wielkopolski? Jesteśmy tu 7 minut przed czasem. Mi się wierzyć nie chce. Ale no to wygląda. To już tutaj. Ale chyba najostrzejsze hamowanie w dzisiejszym odcinku. Już i tak dohamowywanie delikatne, ale... I coś my tu jeszcze... Podczepiamy i manewrujemy. A skład przejmie druga lokomotywa. Dobrze. Dołączamy światło manewrowe, odpinamy wagony. Okej. Odjeżdżamy do przodu pod semafor.
Manewr podany, więc jedziemy. Dla nas to czy nie? To nie dla nas. Dla nas powinno być po prawej stronie. Ja chwilę zwątpienia. Też się zdarza czasem. Znowu, żeby łącznik szybciej wywaliła. Ej, no panie. Co to się wydarzyło, że ja napięcia nie mam? Ha! Pantograf się złamał. Pantograf się złamał. Ale jajka. Trzeba podnieść przedni. Gdzie tu są te tory postojowe, czy nie? Gdzie ja jest? Ja tu miałem jechać. Ciekawe. Co to jest nie tak z tą siecią trakcyjną, że ja rzęsę pantolę złamę? Może ja tu miałem do tyłu jechać? Nie wiem, dobra, cofamy, nie? Zobaczymy. A, tam jeszcze lewy trzeba załączyć. Dobra. Dobra, zobaczymy, co się wydarzy. Już tu poza teren stacyjny wyjechałem sobie, no. Na wszelki wypadek opuszczę ten pantograf. Bo został nam tylko jeden, nie? Co wyjeżdża pociąg? A ja tu mam manewr podany w tą stronę. Jakie buty, ale to jednak nie zmienia faktu, że jeden pantograf mi się złamał. Który to w końcu pantograf jest? Aha. Nie złamany, panie. Dobra, wyłącznik szybki i jedziemy. Z kosem. Ty, a to. Ojej, to było ostre. A nie, to było ostre.
Albo że jakiś ostry łuk. I gdzie mam on stać? Tu! Jeszcze dalej jechać? Nie wiem. Jeszcze gdzieś się wie? Nie, chyba tu miałem stać, no. Nie wiem gdzie, ale gdzieś miałem stać. A, tu jakaś lokomotywa przyjechała pod moje wagony. Z drugiej strony. O, patrzcie. Tak fajnie. No dobra, no w takim razie tu stoi. Wyłącznik szybki sam się wyłączył. Pięknie. Dobra. Oświetlenie przyrządu wyłączmy. Ogrzewanie, nie ogrzewanie. Radio, telefon też wyłączymy. Oświetlenie. Z tej strony też oświetlenie. Nastawnik na neutralny i wyłączamy bateryjki. I tym optymistycznym akcentem zakończamy dzisiejszy urodzinowy najwątło odcinek, więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z wami żegnam i do zobaczenia, na razie, cześć. Pa, pa.